Siemanko kochani, cześć, tak z rana. Dzisiaj witam Was w ogóle na nowym tle i przychodzę tutaj z podkładem, o którego test prosiliście mnie pod ostatnim podkładowym filmem. Jest to podkład, który zrobił się jakiś czas temu hitem Instagrama i jest to podkład drogeryjny, który kosztuje zawrotną kwotę 19,90 zł. Mówię tutaj o hashtag InstaPerfect z Essence. Zaciekawił mnie ten podkład bardzo, jak o nim pisaliście. I tutaj on znajduje się w takiej plastikowej buteleczce, jest taki dość wodnisty, jak nim potrząśniemy. Przypomina mi trochę i buteleczka, i ta wodnistość podkładu Face and Body z Maca, więc zaciekawił mnie tym bardziej. No i tutaj tak. Producent zapewnia nam, już Wam czytam, lekki podkład wpłynie, zapewni efekt doskonale matowej i nieskazitelnej cery, trwały i wodoodporny. Do łączenia z innymi kolorami, wstrząsnąć przed użyciem, poziom krycia podkładu rośnie wraz z nałożeniem każdej kolejnej kropli. W razie potrzeby nałóż dodatkową warstwę. Czyli no mniej więcej troszkę właśnie jak Face and Body. Nawet kiedyś był taki podkład prawie identycznie wyglądający z Makeup Revolution. Z tego co widzę, to chyba go już wycofali. No i tak zaciekawiłam się. Mam tutaj dwa odcienie, mam 10 i 30 i jeszcze z tej serii, poza samym podkładem, mam, słuchajcie, rozświetlacz w płynie. Więc co? Nakładam ten podkład, zobaczymy jak on się będzie nakładał, jak się będzie też łączył z, na przykład z korektorem, bo korektora z tej serii nie mam, więc będę musiała go nałożyć osobno. No i jakoś zaraz Wam pokażę kolory, wymieszam i wymieszane Wam pokażę i pokażę Wam takie solo tej 10 i 30 i po prostu lecimy. Więc tak, mam kolorki, tutaj mamy 10, tutaj mamy 30, a tutaj pomieszałam te dwa podkłady. On ma taką dość gęstą konsystencję i jest mniej wodnisty niż przypuszczałam. Jak go otworzyłam, to niemalże wyskoczył z opakowania. Jeżeli chodzi o ton jego koloru, to te tony są dość takie neutralne. On nie jest ani żółty, ani różowy w sumie. Ma taki kolor właśnie neutralny raczej. Więc pomieszam jakoś te podkłady i zaaplikuję sobie na buzię. Pielęgnację na twarzy mam tą, co zawsze robię o poranku, która jest kompatybilna, wiecie, z większością podkładów, jakie używam. Praktycznie nigdy mi się nie zdarzyło, że przy tej pielęgnacji jakiś podkład mnie zawiódł. Więc gąbeczkę też sobie naszykowałam moją tutaj. Wybaczcie chaos, ale jest rano i jeszcze nie do końca ogarniam pewne rzeczy, ale staram się, naprawdę staram się. Więc jakoś mieszam te podkłady i lecimy. No dobra, wstrząsnąć przed użyciem, więc myślę, że taki shaking wystarczy. To już Wam teraz mogę powiedzieć po dłoni, że on odrobinkę oksyduje u mnie. Zrobił się troszeczkę ciemniejszy, ale nie za bardzo. Tak ładnie się jakby wtopił w skórę. Więc jakaś tam delikatna oksydacja tutaj jest. No i tak, nałożę gąbeczką tą samą, co zawsze nakładam. Chyba jednak za jasny jest ten kolor dla mnie i będę musiała użyć, słuchajcie, tej 30, tak mi się wydaje. Druga warstwa. No! To taką białą twarzą jestem. Słuchajcie, nałożyłam trzy warstwy. Nałożyłam pierwszą warstwę, faktycznie wymieszałam, bo na ręce wydawał się też znacznie ciemniejszy ten podkład. A teraz jak nałożyłam na całą twarz, to dwie następne warstwy. Nałożyłam 30. I jeszcze tutaj gdzieniegdzie doklepałam czwartą warstwę tego podkładu. Powiem Wam, że strasznie mnie wybielił. Nie wiem dlaczego, bo naprawdę kolor sprawdzałam sobie i wydawał się idealny, szczerze mówiąc. Wydawało mi się na początku, że będę musiała mieszać te kolory i bałam się, że jeszcze będą za ciemne, a tu taka niespodzianka. Ale obgadajmy sam podkład. Ja się, wiecie, bronzerem tutaj później po prostu trochę przybrązowię, żeby to jakoś wyglądało. Na razie obgadajmy sam podkład. Ja nałożyłam w tych miejscach, które najbardziej tego potrzebują, nałożyłam tak ze cztery warstwy tego podkładu i lepiej będzie jak zbliżę kamerę. I ogólnie sam podkład wygląda bardzo ładnie na twarzy, on się bardzo ładnie rozłożył, bardzo równomiernie, zastyga, ale nie zastyga, słuchajcie, zbyt szybko, także spokojnie można na nim pracować, żeby sobie, prawda, rozłożyć dokładnie na całej buzi podkład. Jeżeli chodzi o jego krycie, to przy czterech warstwach jego krycie
wcale nie jest takie mocne. Jest to słabsze krycie niż na przykład ma ten Drop Foundation z Revolution Pro, bo w Revolution Pro ten Drop Foundation przy dwóch warstwach kryje mi idealnie tutaj miejsca, które gdzieś, o, te na przykład, na policzku, punkty, a ten przy czterech warstwach tego nie zakrył. Także może jakbym tutaj jeszcze więcej warstw dołożyła, to krycie by było zdecydowanie większe, ale też nie chcę aż takiej mocnej tapety na twarzy. Więc teraz zobaczymy sobie, jak ten podkład będzie łączył się z dermakolem. Mam wrażenie, że on troszkę tak bieli jakby, bo on nawet na żywo nie wygląda na taki biały jak w kamerze. Dobra, wymieszałam sobie dermakol i spróbuję zaaplikować tylko w te miejsca, które potrzebują. No i zobaczymy, jak ten podkład będzie się łączył w tych miejscach. No dobra, teraz mam idealne pełne krycie tam, gdzie tego potrzebowałam. Podkład połączył się ładnie. Nie porobiły mi się tutaj żadne dziury. Ogólnie wygląda bardzo, bardzo ładnie. Teraz czas na korektor. Korektora użyję z Lovely, tego Magic Pen Banana. No dobra, kochani, wyglądam dziwnie, ale nałożyłam korektor. Słuchajcie, bardzo ładnie połączył się ten podkład z korektorem. Dalej jestem taka strasznie wybielona. No ale przejdźmy do meritum. Podkład wygląda bardzo ładnie się wtopił w skórę. Jeżeli chodzi o jego zastyganie, to coś mi się wydaje, że musiałabym jeszcze poczekać, bo jak na razie nie zastygło aż tak bardzo i nie jest aż tak bardzo matowy. Ma raczej takie, bym powiedziała, naturalne wykończenie skóry. Szczerze mówiąc, naprawdę trochę jak Face and Body, tyle tylko, że ma mocniejsze krycie niż Face and Body, tak zdecydowanie. No i to, co teraz jeszcze tutaj mam, to jest ten rozświetlacz w płynie. To jest odcień 10. I też już Wam go tutaj pokażę, jak go otworzę. On ma taki ładny, słuchajcie, taki cielisty kolor. Naprawdę bardzo ładny kolor ma ten rozświetlacz, taki szampańsko-cielisty. Więc on nie jest ani za żółty, ani za różowy. To jest coś takiego pomiędzy, ani też nie wpada bardzo w tony srebrzyste, ani w jakieś bardzo złociste. Powiem Wam, że całkiem podoba mi się ten produkt. Nie ma aż takiego mocnego błysku, ma raczej takie subtelniejsze, naturalne wykończenie. O, widzicie, te produkty, jak się je położy otwarte, to wychodzą z opakowania same. To można uznać teraz za wadę, a nie zaletę. Ale jeszcze bym na to wszystko teraz, zanim wykończę makijaż, nałożyła tego rozświetlacza trochę i zobaczyła, jak ten rozświetlacz na tym podkładzie będzie się teraz zachowywał. Powiem Wam, przy jednej warstwie ten rozświetlacz tak się wtopił w skórę, że ja w ogóle go nie widzę. Spróbuję jeszcze warstwę dołożyć. Wiecie co, jakiś taki delikatny efekt daje. To jest taki bardzo, bardzo subtelny, leciutki efekt takiego naturalnego glowu, tak bym to ujęła. Także on nie daje mocnego błysku, on jest taki fajny, lekki, bardzo dzienny dla miłośników bardzo subtelnych i delikatnych rozświetlaczy. Ładnie się połączył z podkładem, nigdzie nie zrobiła się dziura. Także co? Teraz wykończę sobie makijaż, tak jak zawsze to robię i pokazuję Wam się do kamery i rozpoczynamy test. No dobra, kochani, ja mimo użycia bronzera dalej jestem trochę wybielona, mam wrażenie, że jednak, kurczę, jak nałożyłam go na całą twarz, to on jakby zrobił się jaśniejszy niż był w opakowaniu zamiast oksydować. Nie wiem za bardzo, jak to wyjaśnić, ale jak robiłam sobie próby na szyi, to wyglądało ok. Teraz jestem jednak jaśniejsza. Podkład po zapudrowaniu, po wykonaniu mojego klasycznego makijażu, tak, to jest mój dzienny dzisiaj, wygląda dobrze. Jedyne, do czego się muszę doczepić, to do tego, że tutaj gdzieś na czole podkreślił jednak mi suchą skórkę. Nie użyłam zbyt dużej ilości pudru, użyłam delikatną ilość pudru. No i mam wrażenie, że nie do końca dobrze złączył się korektor z tym podkładem. Że jednak, kurczę, ten korektor lepiej wygląda z innymi podkładami niż z tym. No i w sumie to by było na tyle. Mamy godzinkę. 9:15, więc widzimy się za minimum 12 godzin i zobaczymy, jak ten podkład po całym dniu noszenia wygląda. Dobra, tam założę szalik i nic nie będzie widać. No dobra, jeszcze w świetle dziennym się Wam pokazuje, jak wygląda ten podkład. Powiem Wam, że w świetle dziennym nie wygląda na taki biały, jak w kamerze. Generalnie wygląda raczej ładnie. Cześć, kochani, ponownie. W
sumie nie do końca ponownie, bo dalej jesteście w tym samym filmie, ale ja już jestem po całym dniu i jest już po godzinie 22. Także troszkę noszę ten podkład na sobie. 13 godzin. No i można podsumować, więc zbliżam się do Was. Przyjrzyjmy się, jak on wygląda po całym dniu. Przy okazji jest test pomadki, bo nałożyłam dzisiaj rano z Fenty Beauty by Rihanna pomadkę i nie poprawiałam jej przez cały dzień, więc możecie zobaczyć, jak ona wygląda po całym dniu, ale skupmy się na podkładzie, bo on jest najważniejszy w tym odcinku. Rano byłam troszkę niewyspana, ale już się obudziłam, więc przyjrzałam mu się dokładnie i tak. Na opakowaniu od podkładu jest napisane: lekki podkład w płynie zapewniający efekt doskonale matowej, nieskazitelnej cery. Trwały i wodoodporny do łączenia z innymi kolorami. Wstrząsnąć przed użyciem, poziom krycia podkładu rośnie wraz z nałożeniem każdej kolejnej kropli, w razie potrzeby nałóż dodatkowe warstwy. Ogólnie rzecz biorąc, nie bez powodu to przeczytałam, dlatego, bo chciałabym podsumować przede wszystkim też to, jak podkład zachowywał się rano, więc doczepię się tu do jednej rzeczy, że nie jest to doskonale matowe, przynajmniej ja miałam takie odczucie, że ten podkład owszem był dość matowy, ale jednak miał taki naturalny połysk skóry i ja przyznam, że bardzo mi się to w tym podkładzie akurat podobało, że on nie zastygał na taki bardzo matowy beton i jestem jak najbardziej za. Przy czym zaletą jego, jak nakładałam go rano, było to, że chłonął naprawdę bardzo małą ilość pudru, czyli on jakby nie jest, wiecie, lepki i nie jest taki chłonny. To też jest fajne, bo zużywamy dzięki temu mniejszą ilość pudru. Teraz kolejny podpunkt. Nieskazitelna cera cały dzień. Powiem Wam, że jak się cały dzień przeglądam w lusterku, to naprawdę ta cera wygląda fajnie. I nawet jak nagrywałam tutaj dla Was Insta Stories, to zgodzę się z nazwą producenta, że faktycznie jest to hashtag InstaPerfect, bo w kamerze od Instagrama ta buzia wyglądała tak po użyciu tego podkładu. Naprawdę efekt nieskazitelnej cery faktycznie daje. Co do wodoodporności, to ciężko jest stwierdzić, chociaż przyznam szczerze, że brałam w międzyczasie prysznic i podkład dalej siedzi na twarzy. Twarzy nie dotykałam, ale od pary w sumie nic mu się nie stało. No i teraz do łączenia z innymi kolorami. Faktycznie kolory jakby tego podkładu bardzo fajnie się ze sobą połączyły. Poziom krycia podkładu rośnie wraz z nałożeniem. Nie jest napisane nigdzie na opakowaniu, czy to jest podkład mocno kryjący, czy średnio kryjący. Jest tylko informacja o tym, że możemy zwiększać krycie, dokładając warstwy. Ja powiem Wam, że po nakładaniu faktycznie tych trzech warstw zakwalifikowałabym go raczej do podkładów średnio kryjących. Nie jest to bardzo mocno kryjący podkład, bo z moimi nieprzyjaciółmi, z którymi, tak jak Wam rano wspomniałam, podkład Revolution Pro Drop Foundation doskonale sobie radzi. Może nie z tym koniecznie strupem tutaj koło ucha, ale z tymi mniejszymi, z którymi ten podkład sobie nie do końca poradził, tamten podkład przy dwóch warstwach radzi sobie idealnie. Więc ja bym raczej właśnie krycie tego podkładu zakwalifikowała do podkładów średnio kryjących. Jeżeli chodzi o to, jak moja cera wygląda po całym dniu, to powiem Wam, że jak na podkład za 19,90 to wygląda naprawdę nieźle. Ja jestem zaskoczona. To, do czego muszę się doczepić, jeżeli chodzi o moją mieszaną skórę, bo wcześniej chyba w filmie Wam nie wspomniałam, jaki mam typ cery. Mam cerę mieszaną i po tym podkładzie zauważyłam jedną rzecz, że w strefie T wydzieliło mi się więcej sebum niż po podkładach, których używam codziennie. Nawet po podkładach mineralnych, które są konsystencji sypkiej, nie wydziela mi się taka ilość sebum jak po tym podkładzie, także moja skóra po całym dniu jest w strefie T bardziej przetłuszczona niż zwykle. To zauważyłam, ale mimo tego powiem Wam, i tak podkład trzyma się naprawdę nieźle. Ja się jeszcze troszkę przybliżę i możecie zauważyć, że on trochę gorzej wygląda w okolicach tutaj nosa. Troszkę gdzieś tutaj się w okolicach nosa rozwarstwił i zauważyłam, że niezbyt dobrze łączy się z innymi produktami, jakie nałożyłam. Tutaj w okolicach oka, jak się przyjrzycie, to mam taki odcięty okular i z tej strony mam tak samo taki odcięty okular, bo ten podkład niezbyt dobrze połączył się z korektorem, którego użyłam dzisiaj rano i jest tak jakby
korektor na tym podkładzie się osadził i po przypudrowaniu skóry zrobił mi taki placek. Szczególnie w wewnętrznym kąciku tutaj oka to widać, przy nosie. I też delikatnie rozwarstwił się w miejscach, w których nakładałam na niego dermakol. Poza tym na całej reszcie twarzy wygląda bardzo fajnie. Naprawdę, powiem Wam, że jak na taki tani drogeryjny podkład, to wręcz powiedziałabym, że wygląda rewelacyjnie. Jedyne co, ciekawa jestem, jak on będzie wyglądał i jak się teraz przypudruje. Bo obawiam się, że jakbym teraz po tej mojej sebum skórze przejechała palcem, to zrobi mi się dziura. Może to nawet zrobię. O, idealnie, patrzcie, zdjęłam podkład z buzi. Także generalnie przypudruję się, no i zobaczymy, jak on będzie wyglądał po przypudrowaniu jeszcze. Teraz możemy przyjrzeć się ponownie i po przypudrowaniu, powiem Wam, że przed przypudrowaniem bardziej mi się podobał na czole, ale myślę, że i tak wygląda całkiem nieźle i zdecydowanie lepiej widać teraz ten efekt tego okulara i to rozwarstwienie. Gdyby nie to, że kupiłam sobie złe kolory tego podkładu, bo są zdecydowanie za jasne dla mnie, wydawało mi się, jak wcześniej sprawdzałam sobie na szyi, że ten podkład będzie ok, bo bardzo ładnie się wtopił w skórę. Przy nałożeniu tych czterech warstw w miejscach, które bardziej tego potrzebowały, okazało się, że ten podkład jest jednak jaśniejszy niż przypuszczałam, że będzie. I to jest świetna informacja dla osób o jasnej karnacji, że ten podkład ma bardzo jasne odcienie i będzie się świetnie sprawdzał wszystkim bledzioszkom. Ja do siebie chyba potrzebowałabym jeszcze jakiegoś ciemniejszego koloru domieszać, żeby było idealnie, no ale powiem Wam, poza tym, co teraz powiedziałam, no chyba nie ma się już do czego przyczepić, bo jak na podkład drogeryjny za tak niewielką cenę, to powiem Wam, że chciałabym, żeby niektóre podkłady za 200 zł tak po całym dniu wyglądały jak ten podkład za 19,90. Także to by było na tyle. Dajcie znać, co myślicie o tym podkładzie, czy testowaliście go, czy już na niego trafiliście, czy okazało się tak jak u mnie, że jak weszliście do sklepu, to był wyprzedany i musieliście szukać innego źródła, gdzie można go dorwać. Także zostawcie na dole jakiś komentarz, a ja lecę i miłego dnia Wam życzę. Pa!